mamę kocham, rzekła. Czy to, panie bracie, jest w tym sens jaki? Czy Boga w sercu macie? To myślisz, Tadeusza zostać dobrodziejem, jeśli młodego chłopca zrobisz grykosiejem? Świat mu zwiążesz! Wierz mi, kląć was kiedyś będzie. Zakopać taki talent w lasach i na grzędzie? Wierz mi, ile poznałam. Pojętne to dziecię. Warto, żeby na wielkim przetarło się świecie. Dobrze brat zrobi, gdy go do stolicy myślę. Na przykład do Warszawy. Lub wie brat, co myślę? Żeby do Peterburga. Ja pewnie tej zimy pojadę tam dla sprawy. Razem ułożymy, co zrobić z Tadeuszem. Widzi, siostra, rzekł sędzia, smutnie skrobiąc głowę. Chciałbym, bardzo. Cóż, kiedy mam trudności nowe. Sędzia wnet, pan Jacek nie wypuszcza z opieki swej syna. I przysłał mi tu właśnie na kark Bernardyna. Robaka, który przybył z tamtej strony Wisły. Przyjaciel brata wie wszystkie jego zamysły. A więc o Tadeusza już wyrzekli losie. Chcą by się ożenił. A my boją, Zosie. Wychowankę mać pani. Oboje dostaną oprócz fortunki mojej z łaski Jacka wiano w kapitałach. Wiesz, Aśćka, że ma kapitały. Z łaski jego mam też fundusz prawie cały. Ma więc prawo rozrządzać. Aśćka, pomyśl o tym. Żeby się to zrobiło z najmniejszym kłopotem. Prawda, bardzo młodzi, szczególnie Zosia mała, lecz to nic nie szkodzi. Czas by już Zośkę wreszcie wydobyć z zamknięcia, bo wszak ci to już pomo wyrasta z dziecięcia. Kalimena zdziwiona i zrazu wylękła. Podnosiła się coraz na szabę uklękła. Zrazu słuchała pilnie. Potem dłoni ruchem przeczyła, ręką żwawo wstrząsając nad uchem, odpędzając jak owad nieprzyjemne słowa. Na powrót w ustamówce. O! O! Rzecz mała! Czy to Tadeuszowi szkodzi? Czy nie szkodzi? Rzekła z gniewem. Sądź o tym sam, bać pan dobrodziej. Mnie nic do Tadeusza. Sami o nim radźcie. Zróbcie go ekonomem lub w karczmie posadźcie. Niech szynkuje lub z lasu niech zwierzynę znosi. Z nim sobie co zechcecie zróbcie, lecz do Zosi? Co dać państwu do Zosi? Ja jej ręką rządzę. Ja sama. Że pan Jacek dawałby pieniądze na wychowanie Zosi, że jej wyznaczył małą pensyjkę roczną, więcej przyrzec raczył, to ci jej jeszcze nie kupi. Zresztą państwo wiecie, i dotąd jeszcze o tym wiadomo na świecie, że hojność państwa dla nas nie jest bez powodu. Winni coś soplicowie dla choreszków rodu. Tej części mowy sędzia słuchał z niepojętym pomieszaniem, żałością i widocznym wstrętem, jakby lękał się reszty mowy. Głowę skłonił, ręką potakując, mocno się zapłonił. Kalimena kończyła. Byłam jej piastunką. Jestem krewną. Jedyną Zosię opiekunką. Nikt oprócz mnie nie będzie myślił o jej szczęściu. A jeśli ona szczęście znajdzie w tym zamęściu? Rzekł sędzia wzrok podnosząc. Jeśli Tadeuszka podoba. Czy podoba? To na wierzbie gruszka. Podoba, nie podoba. A to mi rzecz ważna. Zosia nie będzie, prawda? Partia posażna. Ale też nie jest z lada wsi, lada szlachcianka. Idzie z jaśnie wielmożnych. Jest wojewodzianka. Rodzi się z chorej szkubny. Małżonka tu stanie. Staraliśmy się tyle o jej wychowanie. Chyba by tu zdziczała.